Legionowia rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej 12 stycznia. Po zakończeniu rundy jesiennej zawodnicy otrzymali indywidualne programy ćwiczeń, aby przystąpić do pierwszych zajęć w dobrej formie fizycznej. Trener Robert Pewnik zadowolony jest z wyników sprawdzianów wydolnościowych, ale sam także nie marnował czasu i obecnie już dość swobodnie porozumiewa się w języku polskim. W zajęciach pierwszej drużyny uczestniczą też wyróżniający się juniorzy. Zawodnicy mieli indywidualny program. Wczoraj byli testowani i zapracowali bardzo dobre testowe, tak da sam bardzo zadowolen. I musimy pracować, musimy być koncentrowani, pracować. I co jest najbitniejsze, fundamenty, jest to graci, zawodnicy, co są tu, in Legionowa i teraz pracują z nami. Kowalski, Bartek, Milewski, Radek. Trener nie ukrywa, że wychowankowie klubu dostaną szansę zaprezentować swoje umiejętności w meczach towarzyskich, a nawet w spotkaniach o punkty. Ponieważ w pierwszej połowie sezonu budowana od podstaw drużyna spisała się nadspodziewanie dobrze, więc rewolucji kadrowej przed rundą rewanżową nie będzie. Pierwsza połowa zapracowaliśmy bardzo dobre fundamenty. Tak? I teraz musimy te fundamenty ugrać więcej, wyżej. I ci, co są grali pierwsza połowa, grali się na nima. A kiecha jeden zawodnik, musi być lepszy. I teraz mamy dwa trzy zawodnika na testowie i widzimy dwie niedzielę, co zapracują na meczowima i to jest to. Od początku przygotowań z zespołem ćwiczy kilku piłkarzy, którzy chcieliby w rundzie wiosennej reprezentować barwy Legionowi. Klub podpisał już umowę z Marcinem Figielem, który ostatnio grał w Siarce Tarnobrzeg. A do swoich umiejętności chcą przekonać trenera także Słoweniec Dejan Krljanović, Kolumbijczyk z hiszpańskim paszportem Jonathan Herrera Carvajal oraz dwaj zawodnicy Polonii Warszawa Andrzej Krajewski i Dawid Klepczyński. Już po kilku dniach treningów Legionowia rozpoczyna cykl gier kontrolnych i od razu z mocnymi przeciwnikami. Na początek rywalem Legionowi był wicelider pierwszej ligi Wisła Płock. Kolejnym przeciwnikiem będzie również pierwszoligowa drużyna Dolkan Ząbki. Lepiej grać z lepszymi niż, wiadomo, niż sam, że tak powiem, nie ujmując nikomu, z gorszymi drużynami, z niższych lig, tak? A tutaj jest możliwość, nie jest niedaleko, niektórych trzeba jechać, ale na pewno to będzie procentowało, tak? Lepsi przeciwnicy to zaprocentuje na pewno. Mecz w Płocku zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale Legionowia była wymagającym przeciwnikiem dla kandydata do gry w Ekstraklasie, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy goście wypracowali sobie kilka sytuacji bramkowych. W najbliższą sobotę 24 stycznia zespół Roberta Pewnika zmierzy się w Kobyłce z Dolkanem Ząbki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. Tydzień później przeciwnikiem Legionowi będzie lider łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi Radomiak Radom.